Witajcie na szkoleniu. Dzisiaj będziemy mówić o terapii ręki. Gdybyście widzieli ten mój stół wokół, to zobaczylibyście bardzo, bardzo dużo rzeczy. Ja dzisiaj dużo rzeczy będę opowiadała. Na wstępie jednak muszę Wam kilka rzeczy poopowiadać właśnie odnośnie terapii ręki. Tak naprawdę myślę, że Wy wiecie, ale ja i tak to muszę powiedzieć, że żeby być terapeutą ręki i żeby prowadzić zajęcia, które się nazywają terapia ręki, no to jak wiemy, trzeba sobie zrobić szkolenie certyfikowane, najczęściej jest to szkolenie dwudniowe i najczęściej daje certyfikat właśnie ze szkolenia ręki z pierwszego, drugiego stopnia, takie na przykład ja mam, z trzeciego stopnia już nie robiłam. Także musicie o tym wiedzieć, że to, że Wy robicie jakieś tam zabawy na paluszki, to nie jest terapia ręki. Przyjęło się u nas w Polsce, że jeśli nie masz papieru na jakąś metodę, to wystarczy wpisać elementy, tak? Elementy terapii ESI, elementy terapii ręki. Mi się to w ogóle nie podoba, bo jeśli masz jakąś wiedzę, jeśli masz certyfikat, możesz się posługiwać określeniem terapia ręki, terapia SI czy tam inna metoda. Jeśli nie, to tego po prostu nie rób, bo to znaczy, że nie znasz się na tej metodzie. Czyli przede wszystkim ja wysyłam zdecydowanie wszystkich nauczycieli wspomagających, wszystkich nauczycieli przedszkola wszystkich, nie tylko wspomagających, właśnie na szkolenie z terapii ręki. Ja szkolenie z terapii ręki robiłam w firmie Sawyer kilka lat temu. Szkolenie wspominam pozytywnie, dlatego że tego dnia kupiłam sobie Elvisa. To szkolenie było w Rzeszowie i po szkoleniu z terapii ręki pojechałam pod taką wieś pod Rzeszowem i tam sobie kupiłam mojego pieska Elvisa. A jeśli chodzi o samo szkolenie, było bardzo dobrze przygotowane, były ćwiczenia praktyczne i dużo teorii, aczkolwiek było to szkolenie skierowane przede wszystkim, i to z dużym naciskiem, to na to przede wszystkim, do osób pracujących z dziećmi, czy tam z dorosłymi z MPD. Albo z dorosłymi, którzy są po udarach. Jeśli chodzi o właśnie terapię ręki dzieci z autyzmem, a jest to zupełnie inny rodzaj terapii, to tam w Sawyerze dowiedziałam się praktycznie w ogóle. Więc musiałam się doszkalać poprzez różne książki i rozmowy z koleżankami fizjoterapeutkami, terapeutkami ESI, bo to jest zupełnie inna praca. Także jeśli pracujecie z MPD, z dziećmi z MPD, lub pracujecie być może z dorosłymi osobami po udarach i tak dalej, to Sawyer jak najbardziej. Jeśli nie, to podobno w A-Centrum w Warszawie robią fajne szkolenia takie, które mogą się przydać osobom pracującym właśnie z osobami, które nie mają tych porażeń i tych niedowładów, tak? Także to chciałam powiedzieć o tym Sawyerze. Szkolenie z terapii ręki zazwyczaj kosztuje to takie, to dwustopniowe, 500 zł wzwyż, to chyba w ogóle już dużo podrożało, więc może nawet już 700 zł albo 800 zł. Są też takie szkolenia, które trwają 2 tygodnie, no to już w ogóle dużo więcej pieniędzy, ale to już jest taka terapia ręki konkretna. O czym jeszcze chcę powiedzieć? Że terapia ręki nie równa się to samo co hashtag terapia ręki na internecie. Bo jak Wy sobie wpiszecie w Google'ach, jak Wy sobie wpiszecie na Instagramie terapia ręki, to wyskoczą Wam dużo zdjęć pokazujących, jak dzieci bawią się paluszkami. Zazwyczaj są to jakieś sorterki, jakieś puzelki i tak dalej. Ale terapia ręki, pamiętajcie, że to nie jest tylko ręka. Terapia ręki kojarzy nam się z... Paulina pisze, że Sawyera nie polecają, o Procentrum, tak, właśnie Procentrum, jest A-Centrum i Procentrum, to te dwa właśnie są polecane, a Sawyera nie polecają, to znaczy nie terapeutom dzieci niepełnosprawnych, nie dzieci z autyzmem. Jeśli z MPD pracujecie, to Sawyer myślę, że jak najbardziej spełni Wasze oczekiwania, moich nie spełnią, ale to dlatego, że po prostu pracuję z inną grupą odbiorców. Tak jak mówię, terapia ręki, myślę, że w ogóle dużo osób tutaj właśnie ma szkolenie z terapii ręki i wiedzą, że terapia ręki to nie jest tylko ręka. Terapia ręki nam się kojarzy z przygotowaniem do takiej samodzielności, jeśli mówimy o dzieciach niżej funkcjonujących, a jeśli mówimy o dzieciach wyżej funkcjonujących, jeśli mówimy o dzieciach pełnosprawnych, to terapia ręki nam się kojarzy z przygotowaniem do pisania i tu jest dużo racji, dlatego że no, rękę trzeba przygotować do pisania. Ale zarówno pisanie to nie jest sama ręka, bo w pisaniu to jest oprócz no, tej ręki, to są jeszcze te zdolności intelektualne, pamięć, koncentracja, synteza, analiza wzrokowa i słuchowa, więc to jest do pisania jeszcze, ale nawet ze strony fizycznej pisanie to też nie tylko ręka. Przy pisaniu
potrzebne jest całe ciało. Całe ciało jest zaangażowane w proces pisania. No i właśnie, i terapia ręki to też nie jest tylko ręka. W sumie mogłoby to się nazywać inaczej, żeby po prostu nie wprowadzać błąd z jednej strony, z drugiej strony jednak osoby, które chcą się zajmować porządnie terapią, idą na szkolenie i uczą się tego, że terapia ręki to nie jest tylko ręka. Więc w sumie, no dobrze, nie zajmujmy się już nazewnictwem. Rola całego ciała, właśnie tu jest rola całego ciała i jeśli będziemy teraz operować tym terminem terapia ręki, więc jeśli jesteśmy terapeutami, nawet już w żłobkach, jeśli mamy swoje dzieci prywatne, po prostu już od samego urodzenia, to już jest terapia ręki, już coś się dzieje, bo wszystko, co się dzieje po prostu manualnego, fizycznego z naszym dzieckiem, to już ma wpływ na jego funkcjonowanie właśnie, funkcjonowanie jego ciała, jego sprawność fizyczną, jego sprawność motoryczną. I najlepiej po prostu mieć już właśnie taką wiedzę wtedy, kiedy już pracujecie z tymi malutkimi dziećmi, a w szczególności, kiedy Wy, terapeuci, pracujecie w żłobkach czy w tych przedszkolnych grupach, takich tych młodszych i macie te dzieci niepełnosprawne, bo tutaj przede wszystkim pewnie mówię do nauczycieli do dzieci niepełnosprawnych, to już warto tę wiedzę wykorzystywać i już na przykład zachęcać do wykonywania różnych czynności. Pamiętajcie jeszcze o odpowiedniej postawie podczas pisania i ja wiem, że Wy wiecie, że trzeba odpowiednie krzesełko, odpowiednią wysokość blatu, że stopy na podłodze mają być, czyli mają być oparte, jeśli na podłodze to jakimś podnóżku, że kolana kąt 90 stopni, że trzeba mieć oparcie, że najlepiej krzesło, które się nie kręci, najlepiej krzesło jakieś drewniane. Co jeszcze? Oczywiście oświetlenie od strony niedominującej ręki. I krzesło stabilne i stolik stabilny. Kiedy dziecko bawi się w jakieś zabawy typu na przykład jakieś przyjęcie dla lalek, to ono może się bawić przy stoliczku plastikowym, przy tych takich mebelkach ogrodowych i tu nie mam problemu, ale jeśli dziecko już wykonuje dłuższą czynność, która wymaga siedzenia przy stoliku, kolorowanie, rysowanie, układanie puzli, czy układanie klocków Lego, bo wtedy też się dużo czasu spędza przy stoliku, to ja nawet takiemu trzylatkowi, takiemu małemu dziecku już zapewniłabym odpowiedni stolik. Tutaj mówię właśnie o zabawie w domu, tak? Bo w przedszkolu są te stoliki dopasowane, dlatego że na tych plastikowych dziecko nie może się dosunąć do blatu, tak? Czyli jest gdzieś daleko od stolika, dlatego że te krzesełka mają takie podłokietniki. Te krzesełka są strasznie niestabilne, łatwo się na nich przewrócić. Dziecko siedzi niepewnie i siedzi napięte. Także to nie jest duży jakiś wydatek. Ja też nie mówię, żeby kupować nie wiadomo jak drogie stoliki, choć można zainwestować w taki stoliczek, który rośnie razem z dzieckiem. Także pamiętajcie o odpowiednim właśnie biurku już od najmłodszych lat. Po prostu pilnujcie tej prawidłowej postawy, w szczególności przy dzieciach z autyzmem, które się szybko przyzwyczajają do wszystkiego albo do tych rzeczy, które są przyjemne czy tam łatwe. Jeśli dziecko siada końcem pupy na krzesełku, nogi ma podkurczone, jest zgarbione, to jej po prostu poprawcie, żeby już miało prawidłowy sposób siedzenia utrwalony. Jeśli chcecie prowadzić taką porządną terapię ręki, to wiadomo, że Wy musicie dziecko zdiagnozować, jeśli macie ku temu predyspozycję, czyli macie szkolenie, macie materiały, wiecie w jaki sposób diagnozować, macie jakieś arkusze, to oczywiście to robimy i później dobieramy wszystkie swoje czynności, wszystkie ćwiczenia, jakie planujemy właśnie do możliwości dziecka. Więc ja dzisiaj na tym szkoleniu nie powiem Wam, powiem Wam o różnych takich przykładach zabaw, pokażę Wam różne pomoce, zabawki albo rzeczy, które można wykorzystać do terapii ręki, takie, które na pewno nikomu nie zaszkodzą. Nie będę mówiła, w jaki sposób pracujemy z dzieckiem z obniżonym napięciem, nie będę mówiła, w jaki sposób pracujemy z dzieckiem ze wzmożonym napięciem, dlatego że to trzeba indywidualnie do każdego dziecka. To nie tak, że ja pokażę jakieś ćwiczenia, a Wy robicie to ze swoimi dziećmi, dlatego że to byłaby nieodpowiedzialność z mojej strony i oczywiście nieodpowiedzialność z Waszej strony. I pamiętajcie, że traktujcie internet jako tylko i wyłącznie inspirację. To zawsze mówię na każdym szkoleniu, to jest tylko i wyłącznie inspiracja. Musicie myśleć, po co jest takie ćwiczenie i nawet już nie mówię o terapii ręki, cokolwiek widzicie, coś fajnego, jakąś fajną zabawkę, jakieś fajne ćwiczenie, fajną aktywność, fajne zajęcia, to może Tobie się wydawać fajne. I zastanów się, po co ktoś to robił, dla jakich dzieci, z jakimi problemami i czy to, co ja widzę w internecie, to czy dla mojego dziecka będzie w porządku, tak? Bo
Na przykład ta sensoplastyka, tak? O, tak fajnie wygląda, tak nowocześnie, wszyscy teraz to robią, to ja zrobię to samo z moimi dziećmi. Ale zastanów się, czy twoje dziecko zniesie takie zajęcia, czy da radę, czy te sensoryczne masy nie będą zbyt trudne do zaakceptowania dla tego dziecka. Także nie kopiujemy internetu, tylko bardzo tutaj staramy się być odpowiedzialni. I jeśli nie macie po prostu szkolenia z terapii ręki, to po pierwsze, ja Was wysyłam na szkolenie z terapii ręki. Po drugie, myślę, że większość Waszych podopiecznych współpracuje z terapeutami, z fizjoterapeutami, z terapeutami SI, rehabilitantami i po prostu ich pytajcie. Przeczytajcie ich dokumenty, przeczytajcie IPED, przeczytajcie biuro specjalistyczne. Tam jest wszystko napisane, z czym dziecko ma problemy i powinno być też napisane, w jaki sposób ten terapeuta będzie pracował. Też nie mówię, żebyście, wiecie, czytacie biuro specjalistyczne, tutaj terapeuta napisał, że będzie pracował nad tym i Wy sobie w internecie googlacie i robicie te ćwiczenia. Nie, po prostu zapytajcie swojego terapeutesi, w jaki sposób Wy możecie wspierać swoje dziecko, dlatego że na przykład ma nieprawidłowy chwyt, dlatego że na przykład nie potrafi siedzieć długo przy stole. Także pytajcie swoje koleżanki i tak jakby wzbogacajcie swoją wiedzę. Ja zawsze powtarzam, że to nie jest wstyd przyznać się do wiedzy. Wstyd jest, kiedy na przykład wiesz, że z dzieckiem coś jest nie tak, ale nie chcesz się nikogo zapytać, bo uważasz, że nie powinna, że to będzie o tobie źle świadczyło. Zawsze pytamy. Ok. I teraz już przejdę do tego, co tam wcześniej chciałam powiedzieć, czyli terapia ręki, tak jak powiedziałam, zaczyna się już od najwcześniejszych lat, bo dziecko, nawet jak już raczkuje, to dotyka różnych rzeczy, prawda? Dotyka dywanu, dotyka płytek, dotyka czegoś mokrego, poznaje świat, ręka przyzwyczaja się do różnych faktur, przyzwyczaja się też do ciężaru, później zaczyna coś dziecko dotykać, szperać, otwierać, zamykać, rodzice się denerwują, że muszą pilnować, że dziecko wszystko bierze, psuje, otwiera szafki. Rodziców to denerwuje, nauczyciele to denerwuje, ale ogólnie to jest bardzo rozwojowe i bardzo ważne ze względu na rozwój dziecka. No ale kiedy mamy dzieci z autyzmem, to zwróćcie na to uwagę, że te dzieci często nie mają takiej ciekawości poznawania świata, że te dzieci często są zafiksowane na jakichś swoich autostymulacjach, na przykład lubią kręcące się przedmioty i mogą godzinami siedzieć i patrzeć, jak się pierze pranie. Są często takie wyłączone z tego świata, nieobecne, no właśnie pozycji siedzącej, leżącej, stojącej, ale dziecko nie zaintrygowane światem, czyli to jest dziecko, które właśnie nie otwiera szafek, które nie wpycha gdzieś tam paluszków, nie spina się na szafki, nie babra się w błocie, nie bawi się w kamyczkach i później to dziecko właśnie nie ma żadnych doświadczeń ruchowych, nie ma doświadczeń sensorycznych i później często pojawia się właśnie nadwrażliwość sensoryczna i takie duże opóźnienie w rozwoju ruchowym. No i co można zrobić, żeby to dziecko wspomóc trochę w rozwoju, żeby nie zmuszać, nie prowadzić takiej już terapii u takich małych dzieci, ale właśnie, żeby dziecko się rozwijało i dziecko poznawało różne rzeczy, po prostu rzeczy, które są wokół niego, które warto chwycić, dotknąć, zobaczyć i po prostu się rozwijać przez to, tak? Ta rączka zaczyna manipulować, ta rączka z każdego dnia staje się silniejsza i bardziej precyzyjna. I ja tutaj zawsze radzę rodzicom po prostu chować te rzeczy, które dziecko lubi, w różne przedmioty, z których dziecko i tak będzie musiało korzystać, tak? Czyli na przykład najprościej, mam wiaderko, to jeszcze nie zostało z Autism Attention, takie malutkie wiadereczko, to może być garnek, to może być cokolwiek, wiecie, z przykrywką, to jeszcze może być nawet przezroczyste, takie jak to, żeby dziecko widziało, że co tutaj jest. Ja mogę na oczach dziecka schować coś, co dziecko lubi, na przykład dziecko lubi dinozaury. To w ogóle też jest fajna zabawka do terapii ręki, choć bardzo trudna, bo ten dinozaur jest z takiego czegoś twardego. Ale wkładam na oczach dziecka, na przykład chcę dinozaura, hop, tak? I jeśli dziecko nie będzie wiedziało, co zrobić, no to ja rączkę dziecka biorę, tak, żeby ono sobie otworzyło i tam ma nagrodę, tam ma coś, co je interesuje i tu już się coś działo, czyli dziecko po pierwsze popatrzyło, to też takie zboczenie zawodowe moje jako terapeuty dzieci z autyzmem, że warto jest zachęcać dzieci do patrzenia albo na drugą osobę, albo przynajmniej na to, co druga osoba robi, tak? Podpowiedź manualna, że tu coś jest, czyli dziecko chwyta rączkami, dziecko uczy się tego, że czasem coś jest schowane, a tego nie widać, ale tam jest w środku, dziecko wyciąga rączkę, wiecie, z tego wiaderka
nie rączkę, tylko wyciąga przedmiot i to po raz kolejny ta rączka coś robi i idzie i się bawi, tak? Czyli takie coś, co łatwo jest otworzyć, nie? Bo jakbym dała od razu na przykład coś takiego, no to z tym sobie nawet przedszkolaki niektóre nie radzą. A co jeszcze robią? Czasem jak mają troszkę dłuższe paznokcie, to trzeba uważać, bo ja też ostatnio dałam takiemu chłopcowi i on złapał to tak paznokciami i tak ciągnął i to musi strasznie boleć. No to z tym sobie dziecko mogłoby nie poradzić, ale po prostu mogę tak delikatnie to zamknąć, żeby z jednej strony było otwarte, tak? I już coś tu się dzieje, już otwiera, już inny pojemnik i wykonuje czynność, która angażuje ręce, angażuje oczy, angażuje obie rączki. Plus dodatkowo czynność, którą będzie dziecko wykonywało pewnie nie raz, nie dwa w życiu, nie? Bo pewnie będzie często. Co jeszcze możemy zrobić? No wiadomo, słoiczki. No to zazwyczaj już w przedszkolu na terapii się dzieje, także dziecko ma otwierać słoiczki. Tylko to nie może być tak, nie, że masz otwierać słoiczki. Jeden słoiczek otworzył, to teraz zamknij, teraz otwórz i zamknij. No to żadne dziecko nie będzie chciało w ten sposób pracować. Tym bardziej dziecko z autyzmem, z którym może nawet nie potrafimy się jeszcze dogadać, bo dziecko jest na przykład niewerbalne, ale też w żaden sposób inny się nie komunikuje, więc no takie coś, no to sorry, sam sobie rób. Ale jeśli dziecko lubi literki, a chyba, nie wiem, każdy chyba zna jakieś dziecko z autyzmem, które uwielbia literki, jest tam ich bardzo dużo, albo cyferki, wkładam albo na oczach dziecka, albo nawet nie muszę na oczach dziecka, dlatego że i tak to widać, i zakręcam. Te akurat słoiczki z Gerberka są bardzo proste, wiecie, do otworzenia, także super się nadają do takich pierwszych, takiej pierwszej nauki otwierania, bo ogólnie sama nauka otwierania nie jest prosta, bo dziecko sobie myśli, że będzie, da się tylko podnosić, nie? Więc zaczynamy od tego, że tylko troszkę zakręcamy, pomagamy dziecku, czyli trzymamy jego rączkę, pokazujemy jaki jest ruch, tak żeby dziecko otwierało sobie samo. I tych słoiczków możecie mieć dużo, różnej wielkości, mogą być też plastikowe, takie wiecie, bezpieczniejsze i wszelkie inne pojemniki, czyli wkładamy rzeczy, które dziecko interesuje, nawet te do jedzenia, tak żeby dziecko samo otwierało różne rzeczy. Wkładamy też do takich piórniczków, bo też jest to łatwo otworzyć, bo o ile otworzenie piórnika może nie jest łatwe, bo trzeba tutaj zaangażować obie rączki, ale Wy możecie jako rodzic trzymać taki piórniczek, on jeszcze jest prześwitujący, a dziecko tylko ciągnie za zamek i to jest już kolejna aktywność, która angażuje ręce, wzrok i też komunikację. No i wkładacie po raz kolejny na oczach dziecka coś do tego piórnika, wkładacie, dziecko otwiera sobie i ma. I wykonuje pewną czynność, którą normalnie by pewnie nie wykonało, bo po co miałoby to robić? Bo dzieci z autyzmem też są bardzo logiczne, myślą logicznie, że po co on ma się tym interesować, skoro to nie jest fajne? Po co ma brać ten piórnik, skoro on nie jest fajny? Jak tam w piórniku znajdzie się coś ciekawego, to otworzę, tak? I takie myślenie powinnyście mieć jako rodzice i jako terapeuci, żeby często coś takiego wkładać. Bo okej, fajnie terapia ręki. Terapia ręki zazwyczaj jest raz w tygodniu. I ja też kiedyś miałam terapię ręki raz w tygodniu, tylko że kurczę, no co mi da pół godziny jakichś zabaw angażujących rękę? No niewiele da, nie? To trzeba robić codziennie, to trzeba robić cały czas. To nie powinna być terapia, tylko to powinno być życie codzienne. Właściwie, jeśli macie swoje prywatne dzieci z autyzmem właśnie małe, to wiele rzeczy ja zawsze radzę wkładać do tych pojemników przezroczystych na wysokich półkach po to, żeby dziecko musiało wskazać, żeby musiało poprosić, żeby musiało podejść, czyli też angażujemy rozwój komunikacyjny i rozwój społeczny, a przy okazji terapię ręki, bo nawet to takie podnoszenie rączek do góry, nawet to takie spinanie się na paluszkach, sięganie, to już jest terapia ręki i to bardzo potrzebna terapia ręki. No, ale to były takie właśnie rzeczy codziennego użytku, ale mamy też zabawki. I tu jest zabawka, którą ona na Instagramie zrobiła dużą furorę, to jest zabawka znana, nie wiem czy wiecie co to jest, to jest taka kostka z gumeczkami. Kolorowe, fajne, nie takie, że niby fluorescencyjne. Ona chyba była droga, bo ogólnie te zabawki są drogie i tutaj to nie wszystko jest w zestawie, bo te klocki akurat są z biedry, drewniane takie, z różnymi takimi atrakcyjnymi rzeczami. Nie dla wszystkich atrakcyjnymi, to jeszcze ja tylko włożyłam. Ta kostka jest z tymi rzeczami. Ja na początku myślałam, że te kostki są fajniejsze, to znaczy jak zamawiałam przez internet, myślałam, że są jakieś fajniejsze w dotyku, że są jakieś silikonowe, to jest plastik. Taki miły w dotyku, ale jednak plastik. Jakieś tam bodźce sensoryczne, powiedzmy, że te figury mają, że tu też ta piłka
coś tam się dzieje, bo to też jest fajne, że ta rączka się w inny sposób układa na każdej figurze, że tak? Czyli tu cała rączka będzie pracowała, cała rączka złapie tą piłeczkę. Tu już trochę inaczej, tu już dziecko czuje, że te paluszki się inaczej układają i to już takie już ćwiczenie czucia głębokiego, że te paluszki się układają inaczej i różne takie rzeczy. Chodzi o to, żeby tutaj się postarać, że dziecko nie ma na gotowe, tylko musi się postarać i musi się wykazać sprytem, takim precyzją ruchu. Tu jest łatwo włożyć, to znaczy nie dla każdego to jest łatwo włożyć, ale tu już mamy taką kratkę, tak? I dziecko tu wkłada paluszki. Mi to idzie całkiem sprawnie, bo już nie mam kilku latek, ale powiem Wam, że nawet pracuję z 8-latkami, z niepełnosprawnością intelektualną tylko, to już mają tu problemy i cwaniaki wyciągają tylko przez te sznurki, a przez te nie. A można też pomagać właśnie, że okej, to ja Ci pomogę, czyli tutaj rozszerzę i już jest współpraca i następnym razem wypuścicie, tak? I dziecko, jeśli nie będzie mogło włożyć, to być może poprosi Was, Wasze rączki skieruje na kostkę, żeby otworzyć. Także o, już kolejne zboczenie zawodowe dzieci z autyzmem i rozwijanie komunikacji. Także to jest fajne. Ewelina się pyta, gdzie ta kostka była kupiona. Ta kostka była kupiona w sklepie Tublu. Tublu chyba jest na Facebooku, na pewno jest na Instagramie, bo ja tam ich znalazłam. Mają, to jest taki typowy sklep dziecięcy z ubrankami, z smoczkami i z zabawkami. To kostka taka, powiem Wam, solidna, taka właśnie, że mi jako terapeucie ona służy, ona się nie zużywa, te gumki się jakoś nie wyciągają, nie brudzą za bardzo. Fajna zabawka. Jak się uprze człowiek, to oczywiście, że zrobi taką zabawkę samodzielnie. Trzeba po prostu kupić takie gumki w paszmanterii i na przykład, nie wiem, taki pojemniczek, jak ja tutaj mam, z wizyra, tylko ja zazwyczaj ten akurat jest nieładny, bo ja zazwyczaj coś rysuję ładnego, wycinam, laminuję i przyklejam, żeby to było ładnie, nie? Bo ja tak trochę chcę, żeby to było estetycznie. Ale no i macie taką gumkę i po prostu tą gumkę owijacie wokół jakiegoś tam pojemnika i takie samo zadanie, tak, że dziecko musi przez te gumki coś wyciągnąć. Także nie ma potrzeby kupowania takiej kostki. Ona chyba kosztuje około 60 zł, także mówię Wam, nie jest najtańsza, ale te zabawki dla dzieci najmłodszych takie są. Pracuję z dzieckiem małym z autyzmem, który na przykład uwielbia literki, to wkładam tam literki. I liczę na to, że poprosi mnie o pomoc, że nie będzie wiedział, jak zrobić, na przykład mi poda tą kostkę. Dobra. O, ja zrobiłam tu tyle rzeczy, żeby niczego nie przegapić. Jeszcze kolejna rzecz, jaką możecie zrobić. Cokolwiek by dziecko nie lubiło, na oczach dziecka możecie stawiać na tym różne rzeczy. Na przykład, no nie wiem, dziecko lubi książeczkę. O, książeczkę, prawda, jest ulubiona książeczka i dziecko tylko tą książeczkę ogląda. Mówimy tutaj na przykład o dzieciach z autyzmem, ale nie tylko dzieci z autyzmem się bardzo przywiązują do różnych rzeczy. No i co? Żeby wspomagać rozwój ruchowy, nie tylko ręki, ale ogólnie cały rozwój ruchowy, mogę książkę położyć gdzieś wysoko, gdzieś nisko, włożyć do szuflady, żeby dziecko samo otworzyło, albo mogę położyć tą książkę i coś na niej położyć, na przykład, nie wiem, coś takiego, później Wam o tym opowiem, ale kładę coś takiego i dziecko ma zadanie wykonać sekwencję ruchów, czyli dziecko musi tu stanąć, dziecko musi kucnąć, dziecko musi złapać to, gdzieś położyć obok i wziąć sobie książeczkę. Niby nic takiego, ale nasze już tutaj mózg terapeutyczny już tutaj świeci na czerwono, że tu dużo się dzieje fajnego. Ale oprócz kładzenia takich prostych rzeczy, kładźcie też różne rzeczy, na przykład poduszkę, którą trzeba, wiecie, wziąć całymi ramionami, albo na przykład taką krowę. Ta krowa jest fajna, bo ta krowa jest lekka, wiecie, ona jest napompowana, ale ona ma taki dziwny kształt. I dziecko właśnie też tutaj się uczy, że musi się schylić, czy to dziecko jest małe, dwuletnie, czy to dziecko jest ośmioletnie. To jest fajne ćwiczenie dla każdego z nich, bo czy złapie właśnie w taki sposób, jak pewnie dziecko starsze, czy pociągnie za ogon, czy pociągnie za rogi. To jest super ćwiczenie ruchowe. Na przykład możecie chować różne rzeczy, te drobniejsze, w kaszy, w ryżu, w różnych materiałach takich sypkich, w piasku i dziecko już poznaje nowe bodźce dotykowe. Bo jeśli mieliśmy dziecko z autyzmem, które właśnie nie raczkowało, dziecko, które nie lubi dotykania różnych rzeczy, to tu będzie przynajmniej zmotywowane do tego, żeby przynajmniej spróbować, żeby przynajmniej zanurzyć paluszek. Więc jeśli dziecko Wasze bardzo ma taką awersję dotykania takich rzeczy, to nie zakupujcie, tylko po prostu kładźcie na tym piachu czy na tym ryżu.
Jeszcze fajna rzecz, ja myślę, że na Instagramie to widziałyście, że jeśli jest coś, co dziecko lubi, na przykład plastikowego czy drewnianego, bo chodzi mi o to, żeby to było twarde, możecie to przykleić taśmą. Ja tu nie mam taśmy niestety, ale wiecie o co chodzi, że dziecko sobie siedzi przy stoliku, nawet na tym krzesełku do karmienia i chcecie, żeby dziecko jadło, to jego łyżeczkę kładziecie na tym blacie i jednym plasterkiem taśmy takiej papierowej, czyli takiej taśmy, którą łatwo będzie odkleić. I dziecko widzi, co tu jest, chce dziecko to wziąć i musi się postarać, musi tymi paluszkami tak porobić, żeby właśnie to odczepić. Bardzo fajne ćwiczenie, tylko jeden plasterek tej taśmy, taśma papierowa, która się łatwo odkleja i przyklejajcie też tak, no, żeby dziecko miało szansę faktycznie to odkleić. Inne rzeczy, które możecie robić, to wkładanie w skarpetę, bo to jest bardzo fajne ćwiczenie. Nie w skarpetę dziecięcą, tylko skarpetę dla osoby dorosłej, bo po prostu tam się musi coś zmieścić. Czyli dziecko na przykład lubi Hot Wheelsy i włożę tego Hot Wheelsa do skarpety i dziecko musi włożyć rączkę do skarpety i wyciągnąć sobie tego Hot Wheelsa. Bardzo fajne ćwiczenie, a dlaczego? Dlatego, że w przyszłości będzie to ćwiczenie potrzebne do tego, żeby nauczyć się przewracać skarpetki na drugą stronę. Czyli jeśli pracujecie z molchami, to będzie fajne ćwiczenie i Wy możecie rozłożyć tą skarpetę tak, żeby tylko dziecko włożyło rączkę. Przy starszych dzieciach wkładacie i dajecie, żeby dziecko sobie samo wyciągnęło. Dziecko jeszcze może pomacać przez tą skarpetę, co tam jest. Ciekawe, co tam jest. Dobra. I teraz już przechodzimy do oswajania z różnymi bodźcami sensorycznymi. Nie tylko dzieci z autyzmem mają z tym trudności, inne dzieci, nawet pełnosprawne, też mają właśnie takie obawy przed dotykaniem różnych rzeczy. I tutaj sensoplastyka, ok, jest fajna, tylko pamiętajcie, że internet to jest internet, wasze dziecko to jest wasze dziecko. To, że w internecie fajne są zdjęcia, kiedy bobaski w pampersach babrają się w takim domowym błotku, no to jest fajne, można sobie polajkować. Ale jeśli wasze dziecko nie lubi takich konsystencji lepkich, to nie fundujcie mu takiej trały, nie róbcie tego błotka, nie dawajcie mu cieczy newtonowskiej, dlatego, że to jest za duże wyzwanie. Jeśli dziecko jest nadwrażliwe, na przykład właśnie w tej sferze rączek, a to jest bardzo wrażliwa sfera, dlatego, że ręce są bardzo wrażliwą częścią ciała, przecież osoby niewidome czytają opuszkami palców, ta część jest bardzo wrażliwa, więc bądźmy wyrozumiali. Od czego zaczynamy? Jeśli dziecko ma właśnie takie trudności, zaczynamy od zabaw w ciepłej wodzie, w takiej letniej wodzie. Letnia woda zazwyczaj jest przyjemna dla dzieci, mogą się dzieci bać wody, więc oczywiście oswajamy, czyli na przykład ja biorę swój paluszek i kropelkami na przykład namaczam rączkę dziecka, tak? A później stopniowo niech to dziecko tylko po tej tafli tak sobie chlapie, a dopiero później wkładamy coś do wody, stapiamy rzeczy, które dziecko mogą interesować i dziecko sobie będzie wyciągało, czyli zwykła woda bez niczego, po prostu letnie. Później możemy dodać trochę piany, takiej delikatnej, lekkiej piany z mydła, też żeby nie było tego zbyt dużo, bo tu też dochodzi dodatkowo zapach. Później możemy dodać więcej piany. Piana jest dla nas przyjemna, nie dla wszystkich dzieci musi być przyjemna, bo ona tak tryska delikatnie. Jeśli dziecko ma bardzo wrażliwą skórę, to może być irytujące, ale może też być intrygujące, więc po prostu zaczynamy od tych pian takich rzadszych, z takiego mydła, do później gęstszych pian. Jak zrobić gęstą pianę? Nie wiem, czy się kiedyś bawiliście, ja się pamiętam kilka lat temu bawiłam w taki sposób z moją siostrzenicą. Trzeba do zwykłego garnka wlać dużo mydła albo dużo płynu do mycia naczyń, tylko fajnie, jeśli będzie jakiś odpowiedni zapach, bo ten miętowy to jest bardzo intensywny i po prostu miksujemy mikserem. I ta piana się strasznie podnosi, jest duża frajda i dzieci się bawią. Ja pamiętam, że wtedy sypywała mojej siostrzenicy ziarenka kawy i ona musiała je tam szukać. Ta piana była taka gęsta, że nie było widać, co jest pod nią, więc no taka fajna zabawa, że szukanie po omacku, gdzie to jest. Także tak się robi gęstą pianę. Nie wiem, czy kiedyś takie coś robiliście. Żeby zachęcić dziecko do zabaw, czy w tej pianie, czy po prostu zabaw w wodzie, możecie wodę kolorować. Nie trzeba kupować jakichś, nie wiadomo, jakichś barwników, wystarczą zwykłe farbki plakatowe, czy akwarelowe nawet, czy no nie wiem, co tam jeszcze możecie mieć. Nie barwi chyba rąk jakoś tak wyjątkowo, a jednak to jest bardziej zachęcające, tak? Do jednego kubka z wodą możecie wlać wodę troszkę zimniejszą i zabarwić ją na niebiesko, do drugiego żółtą i trochę cieplejszą, do trzeciego gorącą, ale taką, żeby się dziecko nie poparzyło, czerwoną i to też będzie fajna aktywność, tak? Wiecie, jedna ręka do ciepłej wody, druga do zimnej, później obie do letniej i fajne uczucie. No i właśnie z dziećmi, które mają różne trudności sensoryczne, trudności, czyli mam tutaj na myśli
nadwrażliwość dotykową, to tutaj właśnie takie zabawy z wodą, z pianą się sprawdzają. Nie sprawdzają się tutaj pianki do golenia. Tutaj też wszędzie na internetach widzimy zabawy z piankami do golenia. No wiele dzieci się cieszy, nie? Kiedy jest pianka do golenia, ale nie wszystkie. No bo pianka do golenia to tak jak kisiel i tak jak budyń. To jest coś, czego się nie pozbędzie dziecko samodzielnie. Jeśli nałożycie piankę do golenia, jeśli nałożycie kisiel na ręce dziecka, to dziecko nie ma się jak obronić, bo ono może ścierać ten kisiel, budyń, tą piankę, a to i tak dalej będzie na jego rączkach. Poza tym będzie bardzo intensywny zapach, w szczególności przy tych piankach, tak? Są pianki te takie kobiece, które trochę lepiej pachną, trochę lżej, ale one są droższe, więc zazwyczaj do terapii kupujemy te najtańsze z Biedronki. Ale nie wiem, czy wiecie, w Rossmanie są pianki do mycia. Nie takie typowe pianki do mycia, takie jak, nie wiem, mydło. Tylko to wygląda jak pianka do golenia o innej strukturze, bo z tego można robić takie aż bałwany, takie jakieś formy przestrzenne i ona jest lżejsza i ona pachnie po dziecięcemu, więc można spróbować taką pianką. Pozwólmy dzieciom dotykać jedzenia. Teraz my się staliśmy tacy bardzo estetyczni, tacy bardzo wychowani. Dobrze, że dziecko już od malutkiego uczy się jeść widelcem, nożem, no i super, jak najbardziej, ja jestem za tym. Ale dajmy też dzieciom możliwość dotykania jedzenia. Od samego początku, no to znaczy od kiedy dziecko zaczyna jeść stałe pokarmy, niech sobie dotyka jabłka, niech sobie dotyka ziemniaków, niech sobie zjedzie ugotowaną marchewkę, niech właśnie dotyka. Jeszcze zanim się może rozwinie taka nadwrażliwość sensoryczna, chociaż czasami ona jest od początku. Ale czasem jest tak, że ta nadwrażliwość jest spowodowana tym, że to dziecko nie miało do czynienia z żadnymi bodźcami dotykowymi i nagle jest szok, tak? Czyli dziecko było bardzo bierne, nie było zainteresowane światem, nikt też za bardzo go do niczego nie zmuszał, czy dziecko zajmowało się, nie wiem, obracaniem czegoś w dwóch paluszkach, sorry. Ciastowiną się cały czas bawię, a ona nie jest taka fajna, się przykleja. Albo darło papierki cały czas i to było jedno doznanie sensoryczne, jakie dziecko posiadało, darcie tych papierków, ale poza tym rączka w ogóle nie poznała zbyt wiele i teraz się ta rączka po prostu boi. Także to jest często powód. Nie zawsze, ale często jest. Także dajcie dzieciom do dotykania właśnie takie naturalne przedmioty i naturalne produkty do jedzenia. To, co dziecko sobie je, niech sobie podotyka, niech sobie klei, niech ma te brudne rączki. To jest właśnie bardzo ważne. Jeśli macie dzieci, które lubią mocne uściski, znaczy mocne uściski, które lubią intensywne doznania sensoryczne właśnie w obrębie rąk, ale nie tylko, to wiecie, że tam szczotki równe, że jakieś takie ręczniki szorstkie, sprawdza się też naprawdę ciastolina z kaszą gryczaną. To jest mega doznanie, kiedyś robiłam swoim chłopakom, ale też plastelinę z kaszą gryczaną. To jest coś po prostu mega intensywnego. Ja swoje ręce czułam bardzo długo po tych zajęciach, właśnie plastelina z kaszą gryczaną. Jeśli kasza gryczana jest zbyt intensywna, to na przykład można dodać kuskus lub po prostu eksperymentować i próbować różne rzeczy, tak właśnie, żeby dziecku dostarczyć to, czego ono potrzebuje. Zabawek sensorycznych jest bardzo dużo, jest ich dużo na internecie i bardzo dużo pomysłów na takie DIY-e. Najbardziej znane to jest memory dotykowe na zakrętkach od właśnie słoików, czyli po wewnętrznej stronie zakrętki wlewamy klej na gorąco i sypiemy tam cokolwiek tylko mamy. Makaron, kasza, ryż, kawa, sznurek tam obkręcamy i to wszystko razy dwa i dziecko ma takie memory sensoryczne i bardzo fajny pomysł, jeśli nie pracujecie zbyt dużą ilością dzieci lub jeśli robicie to dla swoich dzieci prywatnych. Ja już w takie rzeczy się nie bawię, bo one nie są tak trwałe, czyli jeśli ja pracuję z dużą ilością dzieci, to już wolę mieć coś, no za co zapłacę niestety, ale coś, co trwa i wiem, że to mi się nie zepsuje w trakcie zajęć. I właśnie tutaj mam te Sensowood. One mają 2 lata już, 2 lata i w ogóle nie widać, żeby były zużywane i właśnie dlatego je mam, dlatego że są mega trwałe i wiem, że nie rozpadnie się, nie odpadnie nic w trakcie zajęć, że na przykład nie odpadnie taki guziczek i dziecko nie może tego dobudzić, także terapeuci raczej powinni inwestować w takie solidniejsze rzeczy, po prostu żeby mieć i żeby tego nie robić za każdym razem. Folie bąbelkowe, no to one są super do rąk.
I one są super do stóp. I ja ostatnio wyciągnęłam takie folie bąbelkowe u mnie w gabinecie dla dziecka dwuletniego z autyzmem i świetnie się bawiło. Ale są różne folie bąbelkowe, na przykład taka i chodzenie po niej bosymi stopami albo stopami w skarpetkach, bo też niektóre dzieci nie lubią, lubią masaż, lubią dotyk, ale nie lubią dotyku skóry. Jaka firma? Sensowood. Oni są chyba na Facebooku. A wy i tak widzicie w odwrotnym tym. Sensowood. Myślę, że one są drogie, już nie pamiętam, ale no, wszystko z drewna jest drogie. Także trzymajcie wszystkie te swoje folie bąbelkowe. O, ja ostatnio też taką dostałam, dużą, nie wiem co w niej było. Taka. To my na przykład odwijaliśmy ręce i tak ściskałam. Dzieci się naprawdę cieszyły. Można też po tym skakać i oczywiście jest głośny dźwięk, mamy też taką standardową. A jeszcze jakie fajne można robić rzeczy. Ja też często korzystam z tych sensowód, ale czasem robimy taki tor przeszkód czy ścieżkę sensoryczną samodzielnie. Czyli na przykład rozkładam folię bąbelkową i ta folia bąbelkowa ma imitować na przykład kałużę. Rozkładam jakiś materiał i to jest rzeka. Przynoszę prawdziwe kamyczki, tylko takie gładkie albo takie kupione. Które są gładkie i potem chodzimy i tu się tworzy jakaś tam historia, czyli z dziećmi wyżej funkcjonującymi, albo przynajmniej z dziećmi werbalnymi, albo przynajmniej z dziećmi, które przynajmniej mnie słuchają i rozumieją, to robimy właśnie sobie takie zabawy, że o, idziemy sobie, uwaga, rzeczka, trzeba przeskoczyć, a teraz kamyczki, ojej, i na taką wielką pufę, mam tam wielką pufę i tam skaczemy. Dobra, jedziemy dalej, bo już mówimy pół godziny, no i trochę więcej. Miałam Wam powiedzieć o ćwiczeniach, które na pewno nikomu nie zaszkodzą, czyli żadnemu dziecku nie zaszkodzą. I są to ćwiczenia, które polegają na rozpoznawaniu przedmiotów po dotyku. I to jest bardzo ważne ćwiczenie, dlatego że to ćwiczenie angażuje mięśnie dziecka i takie czucie głębokie, czyli to, jak moje paluszki układają się na przedmiocie, to ma znaczenie. I często je na przykład robimy przed jakimiś tam zajęciami grafomotorycznymi, tak żeby i palce się troszkę rozruszały i żeby dziecko się trochę wyciszyło i żeby ręce były przygotowane do pracy, ale w taki sposób delikatny. I ja tutaj już też sobie kupiłam taką, myślałam, że to będzie coś porządnego do terapii, że ja to będę miała, nie będzie mi się psuło właśnie do rozpoznawania rzeczy po dotyku, ale wcale to nie jest takie super, bo coś takiego, tu się wkłada rzecz i dziecko sobie rozpoznaje po dotyku, tylko że to się rozpada, te części się nie trzymają, to wszystko wypada i ja to i tak muszę trzymać, więc to nie jest stabilne i nie jestem jakoś z tego mega zadowolona. To było jednak kupione z środków właśnie tego funduszu, z którego jest teraz to szkolenie. Natomiast wydaje mi się, że są lepsze rzeczy, które można by było kupić, czyli w formie takiego pudła drewnianego, czyli czegoś bardziej stabilnego. I jak się tym bawimy? Bo tu też to nie jest tak, że każdemu dziecku wkładam coś do środka i niech sobie rozpoznaje. Można zacząć od tego, że mamy dwa komplety takich samych przedmiotów i to najlepiej, żeby były przedmioty codziennego użytku, które dziecko często dotyka, na przykład łyżka, na przykład, co tam dziecko może dotykać, jedna kredka, którą dziecko zna, samochodzik i to wszystko razy dwa. I dziecko sobie na początku dotyka, ogląda, wkładacie jeden zestaw do środka, pozostałe leżą na widoku dziecka i pokazujecie, że teraz poszukaj mi samochodu i dziecko szuka samochodu, tak? I to jest prostsze. Można przygotować też rzeczy, które dziecko zna do rozpoznania plus jego zdjęcia, tak? Zdjęcia tych przedmiotów. Wrzucacie te przedmioty do tego pudła, a pokazujecie dziecku tylko zdjęcie, czyli tak? Na zdjęciu jest samochód, na zdjęciu jest łyżka, na zdjęciu jest coś tam i pokazujecie, znajdź mi to. I dziecko musi przywołać swoje wspomnienia, odwołać się do swojego doświadczenia, czyli to jest łyżka, ta łyżka była zawsze zimna, aha, więc to jest łyżka. To jest kolejny etap. Kolejny to będzie, jeśli po prostu wrzucimy jakieś przedmioty do pudełka i tylko powiem, znajdź łyżkę, znajdź widelec, tak? Bo tu już dziecko musi się naprawdę odwołać do swoich doświadczeń, czyli skojarzyć nazwę z przedmiotem i wyciągnąć właśnie ten przedmiot, który będzie pasował do opisu. I jeszcze trudniejsza rzecz, czyli powkładamy jakieś różne rzeczy i dziecko wyciąga, dotyka jednej rzeczy i mówi, co to jest. I nie ma żadnego odniesienia na razie, że
wie, co tutaj może się znajdować, że widziało rzeczy, które tam mogą się znajdować, tylko to jest po prostu już bazowanie na pamięci dziecka i na jego doświadczeniu. Tylko pamiętajcie, że musicie oczywiście włożyć te rzeczy, które dziecko będzie w stanie rozpoznać, tak? To wam rodzicom będzie łatwiej, nauczycielom, no czasem może się zdarzyć włożyć takie rzeczy, których dziecko naprawdę nigdy nie dotykało, albo dotykało sporadycznie, albo tylko widziało i nie wie jakiegoś dotyku, więc tu będzie problem. Coś takiego zrobić samodzielnie, bo wiadomo, że można dziecku zawiązać oczy. Ja rzadko z tego korzystam, bo ile w przedszkolu, kiedy bawimy się, że jest dużo dzieci i każde dziecko po kolei ma zawiązywane oczy, to te dzieci czuły się bezpiecznie. Ale na przykład, jeśli przychodzi do mnie na terapię jeden na jeden jakiś chłopiec, dziewczynka, i ja mu chcę zawiązać oczy i ono tu będzie samo z zamkniętymi oczami, to ono się będzie czuło niepewnie, więc ja raczej nie zawiązuję oczu. Ja korzystam z tego. Gdybym tego nie miała, to po prostu miałabym zwykłe pudła z dwoma otworami na rączkę, a do tego pudła, do tych otworów trzeba by było przykleić dwie dorosłe skarpety. Dwie dorosłe skarpety. Dwie skarpety osób dorosłych. Chodzi o to, żeby uciąć palce i żeby końcówki właśnie przykleić do tych otworów, tak żeby było pudło i dwie skarpety. I wtedy dziecko wkłada rączkę przez tą skarpetę do pudła i nie może w ten sposób podglądać, co jest w środku, prawda? Można, wiadomo, tak jak powiedziałam, przedmioty codziennego użytku, ale są też rzeczy, które można kupić, takie specjalne do terapii, i to jest firma Alexander. Kosztowało to chyba 50 zł, to się nazywało pamięć przedtykowa w takim pudle. No i właśnie tu są podwójne przedmioty, tak? Czyli są takie podwójne walce, podwójne takie klocki, no wszystko jest podwójnie. Niektóre są bardziej podobne rzeczy, niektóre mniej. Na przykład tu jest taki pojedynczy otworek, to są podwójne, ale powiem wam, że łatwe to jest. Przynajmniej dla tych moich dzieci, z którymi ja pracuję, to są dzieci powyżej już 6 roku życia, to dla nich nie jest trudne. I czy są to dzieci z autyzmem, czy są to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, czy z MPD, one sobie z tym radzą. Także to dla dzieci młodszych, albo dla dzieci niżej funkcjonujących, albo dla dzieci, które dopiero zaczynają terapię. Ja, żeby im utrudnić, na przykład nie pokazuję im właśnie, co tam może się znajdować, tylko zawiązuję dzieciom oczy, bo one mi już ufają. Czyli ja pracuję tutaj z tymi dziećmi, które już długo znam, zawiązuję im oczy i daję do dotknięcia na przykład takie coś i dziecko dotyka, nie wie, co to jest. To jest właśnie taki obiekt abstrakcyjny, z niczym się nie kojarzy. Tutaj bazujemy tylko i wyłącznie na doznaniach sensorycznych, na czuciu głębokim, bo wszystko w dotyku jest takie same, tak? To jest drewno, czyli tu jak się palce układają i zadaniem dziecka jest odnalezienie czegoś takiego samego w tym worku. Trudne zadanie, ale i tak sobie z tym radzą. Także to jest firma Alexander, około 50 zł, bardzo w sumie fajne, tylko akurat nie dla tych dzieci, z którymi ja pracuję. Dobra, jedziemy dalej. Ale można też, tak jak wcześniej powiedziałam, żeby dziecko rozpoznało, co jest po dotyku, można włożyć do skarpety i przez skarpetę można poobmacywać, ale też można przykryć jakimś tam cienkim materiałem. Na przykład jedną rzecz kładę, na przykład jabłko, jakimś jedwabiem, jakimś szalikiem, takim delikatnym szalikiem, tak? Przykrywam i dziecko musi rozpoznać, co to jest, tak? Czyli dziecko już tutaj nie bazuje na swoich doznaniach takich tutaj dotykowych, skórnych, bo to jest przykryte szalikiem, ale tylko i wyłącznie na podstawie tego, jaki to ma kształt i jak moje palce, jak moje ręce układają się na tym przedmiocie. Kolejne ćwiczenia, które na pewno żadnemu dziecku nie zaszkodzą, to są ćwiczenia, które wymagają użycia obu rączek, czyli współpracy dwóch rąk. Bardzo ważne ćwiczenie. Te dziewczyny, które mają szkolenie z PPR albo które robiły diagnozę PPR, to wiedzą, że jest tam takie jedno ćwiczenie, które polega na tym, że są takie sześciany, jest taki stożek i dziecko ma nakłuwać te sześciany na stożek i zadanie jest zaliczone wtedy, kiedy jedna rączka trzyma, a druga rączka nakłada, aczkolwiek ja się nie do końca z tym ćwiczeniem zgadzam, dlatego że, no fakt, niektóre dzieci są tak, mają tak obniżoną sprawność motoryczną i te ręce nie współpracują, że to dziecko tak bardzo, bardzo nieporadnie stara się to jedną rączką nakłuwać. Ale są też dzieci, które właśnie tak dobrze już funkcjonują manualnie, że one nie potrzebują pomocy drugiej ręki, tylko sobie świetnie radzą z nakłuwaniem jedną rączką, a mimo to trzeba im stawić to żółte takie, to pole, że dziecko nie zrealizowało na 100%. No ale są ćwiczenia, które są typowo dla dwóch rączek. No najbardziej typowe korale. Zaczynamy od korali najprostszych, czyli to są korale z
jakąś grubą drewnianą igłą, z grubym sznurem i z szerokimi otworami w tych koralach do nawlekania. Później wiadomo, można przejść do trochę cieńszej igły, trochę cieńszego sznurka. Później można przejść do nawlekania na sznurówkę z takim dłuższym, z dłuższą skówką, to się nazywa skówka, ta końcówka sznurówki. A później można przejść na nakłuwanie na sam sznurek bez skówki, tak? Czyli powoli. Czasem w przedszkolu macie różne korale i każecie dzieciom nawlekać te korale, ale te korale często nie są dostosowane do możliwości dzieci. Takie najbardziej typowe korale, myślę, że wiele osób zna, to są te korale w kształcie zwierzątek i tego, co te zwierzątka jedzą. I do tego są dane sznurówki, bo one są najtańsze, więc łatwo sprzedać. A właśnie one nie są tak dostosowane do dzieci na przykład bardzo małych albo do dzieci dużymi trudnościami manualnymi, na przykład dla dzieci z MPD. Ale powiem Wam, że jest sposób na mega tanie, darmowe, no nie darmowe, ale bardzo tanie korale, które można zrobić DIY. Czyli na przykład jak macie końcówkę ołówka, ja tu mam akurat długie ołówki, ale jak macie ołówek powiedzmy już w takiej długości, to może być świetną igłą i wtedy bierzecie jakiś tam sznurek i przyklejacie go tutaj klejem na gorąco. Już macie sznurówkę i macie taką igłę, więc jest jedna druga z korali, bo bez tego by korali nie było. A druga rzecz, to idziecie do Lidla i kupujecie tam makaron, bo w Lidlu są najlepsze makarony. Ja tam zawsze kupuję makarony, bo jestem taka makaronowa, dużo jem makaronów. I zawsze jak te makarony sobie kupuję, to odkładam trochę do terapii, bo można na nich liczyć, można układać wzory na makaronach, można robić dużo. A jeżeli dzieciom się nie znudziło, to je wymieniać. No na przykład w Lidlu są takie fajne makarony, czyli widzicie, że jest bardzo duży otwór, do którego łatwo jest trafić. Więc jeśli macie korale zrobione DIY samodzielnie i dziecku będzie łatwiej przewlec korale i macie świetne korale dostosowane do możliwości Waszych dzieci za nie wiem ile złotych, bo ten makaron chyba kosztuje około 5, no to Wy tu macie 1/10 tego opakowania. A całkiem fajne. Możecie ten makaron kolorować i już będzie bardziej atrakcyjny. To jest taki pomysł dla Was. Pamiętajcie, żeby dobrze ułożyć korale w rączkach dziecka, tak? Czyli dziecku najłatwiej będzie, jeśli w ręce dominującej będzie trzymało... Jak się nawleka korale? Czekajcie. No tak, w ręce dominującej trzyma się igłę, a ręką niedominującą się nakłada, prawda? Czy ja to robię odwrotnie? Nie, chyba dobrze to robię. Bo wiecie, z moją... orientacją w przestrzeni, z moją lateralizacją jest bardzo źle, ja tu jestem cała pokrzyżowana, więc ja mam z tym często różne trudności, więc mogę myśleć jak problemy. Dodatkowo jestem naturalną blondynką, więc ja mam takie różne trudności z prawa, lewa. No. No i właśnie to nakłuwanie na paliki, to też jest ważne, tak? Czyli w peperze mamy, że mamy taki palik, mamy takie sześciany i my je nakłuwamy. I jak możemy zrobić coś takiego samodzielnie, żeby z dzieckiem poćwiczyć? Są takie do kupienia, jest ich bardzo dużo, takie grube korale, które się nakłuwa na taką grubą igłę, można je kupić na AliExpress, do tego są dodatkowo takie wzory, który kolor, po którym kolorze, także można kupić, ale nie są najtańsze. Można na przykład, albo właśnie ołówek, czyli no tutaj się tego nie da ściągnąć, ale po prostu zwykły ołówek w plastelinę i tutaj dziecko właśnie na przykład to nakłuwa. Czyli jak to było w plastelinie, to dziecku będzie wygodniej, jeśli będzie sobie jedno rączko trzymało, a drugą będzie nawlekało. Jeśli robi to jedną ręką, to Wy po prostu pokazujecie dziecku, w jaki sposób ma to trzymać. Żeby było trochę trudniej, to zamiast ołówka, który jest grubszy, można coś cieńszego, na przykład już kijeczek od szaszłyka. Już jest cieńszy, także będzie trochę trudniej. Plasteliny można dać trochę mniej, więc też będzie się wygibało, więc dziecko będzie zmuszone jednak sobie przytrzymywać. A najtrudniejsze, co można dziecku zaproponować, ja to też już robiłam z moimi jeżykami w zerówce, dawałam po prostu taką wykładkę do ręki, tylko i wyłącznie do ręki i dziecko nakłuwało pocięte słomki do picia. I to była precyzja, koncentracja i wyciszenie, dlatego że no, dziecko nie mogło tak przechylić, bo wtedy wszystko spadło, więc musiało trzymać na sztorc i napływać te drobne słomki. Tylko pamiętajmy, że jak dziecko nakłuje całą tą wykałaczkę,
później ściągnie i koniec, dlatego że to jest bardzo takie trudna czynność i dzieci często bardzo mocno ściskają i po prostu ta rączka zaczyna boleć, więc nie robimy tego, nie wiem, przez 15 minut, tylko już chwilę, żeby nałożyło całą długość i później ściągnęło. Świetną czynnością, która ćwiczy obie rączki, współpracę obu rączek, znaczy współpracę, bo jednak obie są potrzebne, ale działające w dwa kierunki, czyli to jest to takie też ćwiczenie brain busting, czyli jakby to na polski przetłumaczyć, no takie trenowanie mózgu, czyli robienie coś, co jest trudne naprzeciw siebie, czyli jedna rączka idzie do przodu, druga idzie do tyłu. No i wiadomo, widzicie, to jest i gest takiego mycia rączek, ale sprania skarpet. Moja koleżanka, która jest terapeutką SI, która już ma ponad 40 lat, mówi, że kiedyś nie było takich problemów, jakie są teraz, bo dzieci robiły wiele czynności terapeutycznych, które były ich codziennymi obowiązkami, na przykład pranie skarpet. Pranie skarpet jest bardzo fajnym ćwiczeniem, dlatego że właśnie rączki działają razem, ale w przeciwnym kierunku. I z tym praniem można zrobić mega świetne zajęcie, które będą i rozwijały umiejętności samoobsługowe i umiejętności na przykład obserwowania i naśladowania plus terapia ręki. Czyli przynosicie wodę, przynosicie mydło i dziecko musi samo tą mydełko wycisnąć. Dla niektórych dzieci to też jest trudność. Też przechodziłam przez naukę mycia rąk, a nauka mycia rąk zaczynała się od nauki wyciskania mydła, więc dziecko sobie wyciska mydło. Dziecko pierze te skarpetki. Oczywiście skarpetki dla dorosłych, tak żeby chociaż no, po prostu, żeby te skarpetki zmieściły się na rączce jej albo jemu. Pierzemy, wkładamy do drugiej wody, trochę zimniejszej, płuczemy, także tu też jest gest taki dosyć istotny. Wyrzymamy. Bardzo ważne ćwiczenie, tu i też przeciwstawne kierunki idą nadgarstki, wieszamy na suszarce. Jeśli macie swoją prywatną suszarkę, przybijecie ją do przedszkola, to myślę, że zrobi to furorę, niby nic takiego, ale dla dzieci to jest coś, przynajmniej coś nowego. Zapinanie tych skarpetek na klamerkach, no po prostu zajęcia mega, mega pewnie atrakcyjne dla pełnosprawnych dzieciaków albo dla dzieciaków z niepełnosprawnością intelektualną i super terapia ręki. Jeśli chodzi o dzieci z autyzmem, no to wiecie, ciężko je czymś zainteresować, one się zazwyczaj interesują swoimi sprawami. I ja po prostu do tego już przywykłam, wiem, że mogę stanąć na rzęsach i nie zrobię na nich wrażenia. Więc i kiedy mogę, to wykorzystuję zainteresowania moich podopiecznych. Kiedy się nie da, to po prostu robimy coś, co musimy zrobić, bo w jakiś sposób ta ręka, to ciało musi być ćwiczone. No i po prostu robimy to bez większych emocji, no takie życie terapeuty dziecka z autyzmem. Staram się jak najbardziej wykorzystywać zainteresowania dzieci, ale nie do wszystkiego te zainteresowania da się wykorzystać. No chyba, że skarpetki będą, nie wiem, w literki, a dziecko lubi literki. Jak już mamy te skarpety, niedługo przejdziemy do samoobsługi, ale właśnie zakładanie skarpet to jest bardzo trudna czynność, dlatego że stopa od ręki jest bardzo daleko, tak? Ta noga jest daleko, trzeba tą nogę do siebie przyciągnąć. Zakładamy skarpety, działają tam dwie rączki, działa tam ta stopa, na którą jest zakładana skarpeta i to jest trudna umiejętność. I ja tutaj proponuję, zanim zaczniecie uczyć dzieci zakładania skarpet, to najpierw dziecko sobie samo ściąga skarpetki, to już jest łatwiejsze. A później zamiast zakładania na stopę, można zakładać na przykład na jakiś wałek. Czym to może być? To może być na przykład termos mały na kawę, bo on jest taki opływowy, jest takiej wielkości fajnej, że można te skarpetki ładnie włożyć. Może to być też rolka od folii aluminiowej, bo ona jest trochę twardsza i oczywiście rodzic czy tam terapeuta musi tą rolkę trzymać, a dziecko zakłada skarpety. Jedna, druga, trzecia i świetne ćwiczenie motoryczne przygotowujące do nauki zakładania skarpetek. Zakładanie skarpetek też jest trudne z różnych względów. Na przykład takie, że my zazwyczaj uczymy dziecko zakładać skarpetki wtedy, kiedy na przykład bawimy się sensorycznie, kiedy dziecko już powiedzmy jest 2 godziny w przedszkolu, nagle jakieś tam zabawy wymyślamy, dziecko ściąga skarpetki, bawimy się i uczymy dziecko zakładać skarpetki. Tylko że tak, wtedy te skarpetki są trochę już przepocone. Ja nie mówię, że bardzo przepocone, bo dzieci się aż tak nie pocą, ale często są już trochę wilgotne. Te stopy też są wilgotne, też są przepocone. I taką skarpetkę wilgotną, no taką przepoconą stopę, no bardzo ciężko się zakłada, więc wtedy tego nie róbmy. To znaczy, jeśli dziecko już potrafi
zakładać, to niech je zakłada. Możemy pomagać, czyli zakładać tylko na palce, a dziecko sobie przesuwa na pięty, ale jeśli ma te skarpety takie długie, takie zakostki, no to ciężko będzie. Zaczynamy naukę zakładania skarpetek od skarpetek stopek. No wiadomo, są najprostsze. I czasem warto dzieciom założyć najpierw takie podkalanówki. Bo wiecie, jak na przykład kobieta założy rajstopy i założy swoje ulubione szpilki, to nagle te szpilki wydają się za duże, bo te podkalanówki, ten materiał, czy jak to tam zwać, nie wiem jak się to nazywa profesjonalnie, ja tego nie noszę, ale dzięki temu ta stopa jest bardziej opływowa i o wiele łatwiej jest taką skarpetkę włożyć. I okej, to jest duże ułatwienie, ale dzięki temu dziecko poznaje ruchy, jakie musi wykonać, żeby tę skarpetkę założyć. I tutaj raczej jestem za tym, żeby takiemu dziecku wyjaśnić, po co ja zakładam tę skarpetkę, tę stópkę, czy tam podkranówkę. Bo takie może się wywołać zamieszanie. Na przykład u dziecka z autyzmem, które słabo się komunikuje, tu pani coś zakłada, później ja na to mam zakładać skarpetę, o co chodzi, więc przy autystach pewnie bym tego nie stosowała, ale przy innych dzieciach po prostu mogę wyjaśnić. Będziemy się uczyć zakładania skarpetek. Najpierw założę ci taką, dzięki której będzie ci łatwo się nauczyć. I tyle, koniec. Ważną umiejętnością, która też rozwija manualnie i która ogólnie potrzebna jest w życiu, to przeglądanie książeczek, no nie? Zaczynamy, wiadomo, od najprostszych, czyli od takich grubaśnych. Ja tu też okucia miałam, czyli taka fajna, zgrabniutka, mała książeczka. Dziecku na początku pokazujemy, jak można przewracać, nauczymy się na takich grubych, potem przechodzimy na trochę cieńsze, na przykład ta jest trochę cieńsza. Ta też jest trochę dotykowa, ale to tak delikatnie dotykowa, kupiona w Biedronce. Że dziecko też ma tak jakby motywację do tego, żeby to po raz kolejny otworzyć i poszukać czegoś chropowatego. Tu jest chropowate i dziecko znowu ogląda. Poza tym przy stronach, przy książkach, te akurat nie mają numerów, ale kolejne moje zboczenie zawodowe, czyli tutaj już nauka matematyki, liczenie porządkowe. Ja często z dziećmi oglądam jakieś książeczki i mówię na przykład, a sprawdźmy to, co jest na trzeciej stronie. I szukamy, gdzie jest 3 i to jest trzecia strona. Liczenie porządkowe, liczby porządkowe. I później będzie po prostu łatwiej dziecku to wytłumaczyć i łatwiej właśnie już w pierwszej klasie dziecku będzie przyswoić ten materiał, jeśli już dzieckiem będziecie to robić. Poza tym w ten sposób kolejne moje zboczenie zawodowe. Dziecko uczy się korzystać z książki. Książka to nie jest coś takiego, co trzeba oglądać od początku do końca. Książka służy po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Czyli jak ja powiem, otwórz na stronie 6, to oprócz tego, że liczenie cyfry porządkowe, to dodatkowo dziecko uczy się, że może z książki korzystać w taki sposób, że otwiera na konkretnej stronie, na tej konkretnej stronie czegoś się dowiaduje. To z kolei guided reading. Także przeglądanie książeczek jest bardzo ważną umiejętnością, ale też bardzo trudną. O nauce wycinania ja nie będę opowiadała. Jeśli jesteście zainteresowane nauką wycinania, to odsyłam Was na mój kanał na YouTubie, bo tam jest bardzo długi live o nauce wycinania od samego początku do wycinania z tła. Także tam Was odsyłam. Natomiast ważna jest nauka krojenia. Akurat jestem w trakcie nauki krojenia jednego z moich podopiecznych. Tutaj ważne jest na początku, żeby kupić odpowiedni nóż. No wiadomo, że ja nie mówię, żeby kupić nóż do taki ostry, żeby dziecko sobie zrobiło krzywdę. Nóż plastikowy, ale ani ten taki, który się kupuje na grille, bo on jest w ogóle nawet dla nas dorosłych bardzo trudny w użyciu. Ani też, powiem Wam, te nożyki, które ja na przykład znam z Ikei, to też nie są jakieś takie wyjątkowo łatwe w obsłudze dla dzieci. A dlaczego? Dlatego, że dzieci, które jeszcze mają takie niesprawne roczki, nie wiedzą, jak ten nóż trzymać. No my nóż trzymamy w specyficzny sposób, bo my wiemy, jak nóż działa, wiemy, jak ten nóż ułożyć i jak ułożyć naszą rękę na dużym nożu, na małym nożu. Dzieci tej umiejętności nie mają, nie mają tego doświadczenia. Sprawdzę, która jest godzina. Najlepszy byłby nóż, jeśli wy taki gdzieś znajdziecie plastikowy, to mi dajcie znać, to musi być plastikowy, nie drewniany, to będzie taki, który będzie miał grubą rączkę, tak żeby złapać całą ręką i żeby łatwo było kroić, bo wiadomo, że później przechodzimy na coraz takie bardziej zbliżone do prawdziwych przedmiotów, do prawdziwych noży, aż w końcu, nie wiem, w której klasie, w jakim wieku, ale wprowadzamy też normalny nóż, bo to dzieci kiedyś staną się dorośli i oni się będą musiały umieć obsługiwać nożem.
Zaczynamy od czegoś, co łatwo jest pokroić. I tu jest różnica pomiędzy dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, a pomiędzy dziećmi z autyzmem. Dlatego, że ja przy dzieciach z autyzmem od razu kroję rzeczy, które można jeść. Bo to jest czynność krojenia. Dzieci z autyzmem są często bardzo logiczne. Dla nich no, musi być coś logiczne. Po co mam kroić Play-Doh? W ogóle, jeśli będzie dziecko kroiło Play-Doh, a nie ma jeszcze tej umiejętności wyobrażania sobie, nie ma umiejętności udawania, to dziecko nie będzie potrafiło odnieść tej umiejętności krojenia Play-Doh do umiejętności krojenia w kuchni. Więc ja z dziećmi z autyzmem, z tymi niżej funkcjonującymi, z tymi, którymi nie da się bawić zabawy takie na niby, kroję parówki, bo są bardzo proste do krojenia, kroję banana, później na coraz takie twardsze rzeczy, czyli na przykład ogórka też łatwo jest pokroić i tak dalej, a później przechodzimy na przykład na krojenie chleba, tylko że się nie, że daje bochenek chleba, ale daje jakąś kromkę pokrojoną i tak w paski, żeby dziecko pokroiło mi na takie kwadraciki i później dziecko to zjada, czyli jest umiejętność krojenia, jest ta sytuacja, że trzeba to pokroić po to, żeby później to zjeść. Przy dzieciach, którym można po prostu wyjaśnić, że teraz się bawimy, teraz kroimy torcik z Play-Doh, teraz kroimy z tego piachu kinetycznego różne jakieś takie pierożki, to tak, jak najbardziej, bo to chodzi też o to, żeby zabawa była przyjemna. Przy nauce krojenia wiecie, że są te tam różne zabawki i na przykład dzieci uwielbiają. Ja mam z firmy, uwaga, Janot, nie Janot, bo ja zawsze w internetach mówiłam Janot, a to jest firma Janot. No i na przykład jest cebula i dziecko kroi, ma taki bardzo tępy nóż, on się do niczego innego nie nadaje i tu też trzeba trochę dziecku pomagać. Nawet ja mam te dzieci bardzo dobrze funkcjonujące pod względem tutaj motorycznym, manualnym, te rączki mają sprawne, ale i tak musiałam pomagać, bo ciężko jest tutaj właśnie się dostać do środka tej cebuli. Hop. Ruch taki sam jak przy krojeniu jednak jest, jest zabawa, trochę trudno tym nożem się kroi, ale jeśli macie, to wykorzystujcie, tylko po prostu niech będzie trochę zabawy i niech będzie trochę prawdziwego życia. Ja myślę, że dzieci się będą cieszyły i z tego, i z tego. Dzieci będą się cieszyły z tej zabawki, u mnie dzieci uwielbiają tę zabawkę, natomiast myślę, że dzieci tak samo będą szczęśliwe, jeśli będą mogły prawdziwe rzeczy pokroić. A pracując z dziećmi starszymi, w czasie już pierwszej i mając zajęcia rewalidacyjne, czasem się zastanówcie, co będzie mu w życiu potrzebne. Nie mówię, że trzeba zrezygnować z podstawy programowej, ale jakieś tam 15 minut poświęcić na przygotowanie do samodzielnego życia, czyli przewracanie bluzy na drugą stronę. To też jest terapia ręki. To jest samousługa, to jest przygotowanie do samodzielnego życia. To jest zapinanie kurtki, zapinanie guzików, krojenie. Także nie rezygnuję całkiem z podstawy programowej, ale prowadzę coś nowego. Jeszcze jesteśmy przy tych rzeczach, które wymagają współpracy dwóch rączek. I nawet takie zatykanie flamastrów. Ja jak często oglądam zajęcia na YouTubie, czy ktoś tam gdzieś publikuje swoje zajęcia, w szczególności jeden na jeden z dzieckiem niepełnosprawnym, to zawsze jest tak, że te wszystkie przybory są po stronie terapeuty. Terapeuta otwiera, daje, pisze, zamyka. Jak spadnie, to terapeuta podnosi, ściera, jak coś jest nie tak, przykleja, wycina i dziecko siedzi i tylko wskazuje. Także no nie, nie bądźmy takimi służącymi. Niech dziecko samo właśnie pozatyka te flamasty, niech dobierze odpowiednią właśnie końcówkę do pipiennego flamasta. Czyli próbuje tak, no nie idzie, nie da się, to spróbuj inny, tak? Bo my trochę tak robimy z tych dzieci takie, no takie te dzieci nieporadne, takie że dzieci, że siądą przy stoliku, będą siedzieć, będą pisać, ale nic więcej siebie nie dadzą i jak spadnie coś tam, to księciunio siedzi i nie podniesie, bo jest przyzwyczajony do tego, że wszystko wokół się tutaj, wokół niego robi. Zapinanie guzików, ja tak szybko, bo już długo gadam, nie? Zapinanie guzików. Może najpierw zaczniemy od zapinania zamka. Wiadomo, przy każdej umiejętności samoobsługowej zawsze mówię rodzicom, żeby
trochę porównywać swoje niepełnosprawne dzieci do dzieci pełnosprawnych. Trochę porównywać. Dlaczego? Dlatego, że ja na przykład wiem, moje dziecko jest 3-letnie, moje dziecko powinno już na przykład właśnie zakładać skarpetki, czy tam przyciągać skarpetki, powinno już, nie wiem, zakładać spodnie, majteczki, nie robi tego, okej, ale jest dla mnie informacja, że ja już muszę wycofywać swoją pomoc przy tych czynnościach, tak? Moje dziecko na przykład nie zapina kurtki, ja mam tutaj dużo dzieci, które nie zapinają kurtki i ja wiem, że one mają różne trudności, mają dyspraksję i jest im trudno, ale po prostu ja mam w głowie teraz to, że ja muszę mniej pomagać, bo ta kurtka już powinna być zapinana. Tak samo wyciskanie pasty do zębów, mycie zębów. Wasze dziecko nie jest w stanie umyć samodzielnie zębów. Ja nie mówię, żeby dziecko myło samodzielnie zęby, kiedy nie jest w stanie, bo to będą duże później konsekwencje, wiecie, zepsutych zębów, ale niech dziecko przynajmniej trzyma swoją rączką tą szczoteczkę i poznaje ten ruch w sposób bierny i wy wtedy myjcie. Jeśli chodzi właśnie o zapinanie zamka, bo z tym jest trochę łatwiej. Ja mam, okazało się wczoraj, że mam idealną kurtkę do nauki i zapinania zamka. Dlaczego? Dlatego, że łatwo jest ją zapiąć. Więc rodzice, jeśli wy jesteście w trakcie nauki zapinania zamka, kupujcie kurtki z dużymi, grubymi, plastikowymi zamkami, które nie mają tych takich zakładek. Tutaj na przykład ja nie mam, mam taką spod spodu, ale ona jest bardzo duża, a często są takie zakładki, które zakrywają ten zamek i które wiadomo często zachodzą jedna na drugą. Jakich kurtek jeszcze nie kupujmy? Takich, ja też jestem takiego jednego podopiecznego, że ten zamek zaczyna się dużo wyżej, tak? Czyli tu jest taka kurtka i dopiero zamek się zaczyna tutaj. To jest tak strasznie trudne dla moich podopiecznych, że ja już nawet nie wymagam, żeby chociaż łapali za ten zamek, bo po prostu oni nie wiedzą, jak to złapać, jak to trzymać, jak ta rączka jest taka niesprawna, to się nie da, więc nie kupujcie takich zamków. I jak w każdej czynności, stopniowo wycofujemy swoją pomoc. Czyli ty dziecku wkładasz tylko tak, tylko zwracasz uwagę, że patrz, to musi być tu, tak? Tu dziecko później już samo, tak? Kolejnym etapem jest to, że tylko wkładasz dziecku tutaj, każesz przytrzymać w tym miejscu, dziecko zapina samo. Później dziecko samo otrzyma, a ty też tu jego rączki tak trzymasz i manipulujesz tak, żeby to dziecko położyło zamek i zapięło. Także mówię Wam, ta kurtka moja się świetnie sprawdza, będziemy się na niej uczyć, ale najlepiej to będzie wybrać się do Ciuchlandu na dział dziecięcy i tam poszukać tych takich bomberek, bo te bomberki zazwyczaj mają właśnie te zamki takie mega grube, plastikowe, które łatwo jest załadować jedną część do drugiej. Teraz te kurtki dziecięce niestety mają te takie cienkie zamki, więc do Ciuchlandu i tam kupujemy. Są też te ramki Montessori, wiecie, że jest drewniana ramka i tam jest materiał przydzielony i wiadomo, jest ten zamek. Tylko że ta ramka, no nijak się nie ma do kurtki, bo tą ramkę trzeba by było położyć na kolanach, prawda, żeby w tej samej pozycji zapinać. I ja ogólnie nie jestem, ja lubię Montessori, ale akurat przy tych ramkach się nie upieram. Nie lubię lalek, które są sprzedawane w różnych firmach zabawkowych pod nazwą lalka do terapii ręki, która ma i guziczek, i zameczek, i coś tam, i coś tam. I tak naprawdę to wszystko to jest nic, bo to wszystko jest za małe, za drobne. No i z drugiej strony, co dziecko będzie odpinało, zapinało ten jeden guzik. Także te lalki nie, one są drogie, a są beznadziejne. Więc najlepiej będzie pójść do Ciuchlandu i kupić kurtkę z grubym zamkiem, później z trochę cieńszym zamkiem. W te dni, kiedy wszystko jest za złotówkę, wypierzecie i dajecie dziecku na kolana. Niektórzy lubią zakładać te kurtki na krzesełka, nie? I dziecko niech się uczy. Tylko że wtedy dziecko uczy się z innej perspektywy. Wtedy się dziecko uczy tak, jakby ono komuś zapinało. Więc lepiej położyć dziecku na kolana i żeby uczyło się w ten sposób zapinać zamek. Ewentualnie, jeśli potraficie szyć lub znacie kogoś, kto potrafi szyć, to najprostszy krój kamizelki i właśnie na zamek, na guziki, tak żeby dziecko sobie założyło i ćwiczyło. Jeśli mówimy o zapinaniu guzików, to jest bardzo trudna umiejętność. Tu pracujemy nad, wiadomo, całym ciałem cały czas, ale tutaj skupiamy się też na paluszkach, żeby te paluszki wykonywały drobne, precyzyjne ruchy. I tutaj też nie zaczynamy od tego, że daję jakiś zwykły sweter albo koszulę z tymi drobnymi guzikami i wiecie, zakładaj, nie? Dzieci pełnosprawne może jakoś tam sobie dadzą radę, może dzieci pełnosprawne będą bardziej cierpliwe. I z dziećmi z autyzmem trzeba to wszystko porozkładać na czynniki pierwsze. I na przykład pierwszym ćwiczeniem będzie, na przykład powiedzmy, że to jest duży guzik, chociaż to nie musi być nawet duży guzik, bo to może być nawet zwykła właśnie pokrywka z Play-Doh.
macie sztywną kartkę z otworem i dziecko musi po prostu przełożyć. Wy kartkę trzymacie, a dziecko przekłada, tylko że, no wiecie, ja drugą ręką trzymam, nie? Ale chodzi o to, żeby dziecko jedną rączką wkładało, a drugą wyciągało, bo w sumie na tym polega przewlekanie guzików, prawda? Później na przykład nie kartka sztywna, tylko filc. Później coś coraz mniejszego, tak żeby dziecko przekładało coraz mniejsze guziczki. Można takie guziczki, takie duże guziki, przyszyć do jakiegoś materiału twardego, tylko w taki sposób, żeby one się trochę ruszały, że nie przyszywamy na sztywno, tak jak jest tutaj, wam pokażę. To jest AliExpress, to jest bardzo słabe, na sztywno, bo właśnie coś nawlec. Więc przyszywacie guzik, ale żeby tu było trochę tej nitki odstającej, wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Filc miękki, ten jest twardy, więc filc mięciutki. Dużo to wszystko powinno być większe, nie takie drobne guziczki, tylko guzik to powinien być taki. I w ten sposób dziecko się uczy, że bierze guzik w rączki i przeplata przez dziurkę. Tylko to jest oczywiście dużo większe i dziecku będzie o wiele łatwiej. Więc nie kupujemy takiego badziewia z AliExpress, jak zrobiła to Tola. I w ogóle mi się do niczego to nie przydaje. Tylko samodzielnie robimy. Idziemy do Ciuchlandu i już nie na dział dziecięcy, a na dział dla starych babć i dziadków i tam szukamy palt, płaszczy, bo one mają zazwyczaj te takie duże guziki, tylko nie te płaszcze zimowe, ale takie jesienne, które są delikatnego materiału i na tym uczymy się przewlekać. Więc tak robimy z guzikami. Już trochę przyspieszę, bo długo gadam. Mam nadzieję, że przynajmniej sensowne rzeczy. I ćwiczymy właśnie teraz ćwiczenia na ruchy precyzyjne paluszków. Nie wiem, czy są jakieś komentarze, bo czasem tak jest, że wy mi piszecie, a one mi się nie wyświetlają, także nie wiem w sumie. Czyli ćwiczenia na ruchy paluszków. Wylepianie takich malutkich kuleczek i wyklejanie na kartce. Tylko nie, że daję całą kartkę A4 i dziecko ma mi wyklejać. Nie, że daję jakiś wielki rysunek, jakieś drzewko, słoneczko i dziecko ma mi to wyklejać. Coś malutkiego, żeby dziecka nie przestraszyć takiej wielkości jak nawet to. Czyli coś takiego daję dziecku, na przykład tu rysuję jabłuszko takiej wielkości i tylko to niech mi wyklei, bo to też nie chodzi o to, żeby dziecko zmęczyć. Czy na przykład wyklejanie słoiczka tymi kuleczkami, taki piękny wazonik, czekajcie. Macie gąbkę, zwykłą, najtańszą gąbkę i macie zwykłą wykałaczkę, krótką albo długą i tu już precyzja, tu już dziecko musi złapać, wiecie, w paluszki. Na tej gąbce mazakiem rysujecie równe kropki i dziecko tą wykałaczkę w te miejsca. To już precyzja, dlatego że ślad po flamastrze jest dość cienki, wykałaczka jest cienka i dziecko musi się skoncentrować i skupić i w ogóle wyciągnąć, na przykład wziąć tą wykałaczkę ze stolika, to też jest trudna rzecz, prawda? Tylko oczywiście to dla dzieci, które są w stanie to zrobić. Jeśli dziecko nie jest w stanie na przykład wziąć wykałaczki ze stolika, które leżą na płasko, na przykład można mu powijać plastelinę i na przykład można zrobić kulki z plasteliny właśnie na całym stoliku i tylko w te kulki dziecko ma trafić. Czyli też jest precyzja, ale trochę łatwiej, tak? I te kulki na przykład tu, tam, że dziecko przekraca oś ciała, że musi się, wiecie, powyginać. Albo dajecie dwie na raz, nie? I dziecko dwie na raz wbija. Także to też jest ćwiczenie brain busting. Jest też takie ćwiczenie, tylko że ja nie mam przy sobie żadnej szpilki. Ale te zwykłe szpilki byczulki, które macie do tablic korkowych, kładziecie kartkę z jakimś prostym wzorem na przykład filcu albo na dywanie i dziecko taką szpileczką sobie dziurkuje. Jak przedziurkuje cały ten obrazek, to z drugiej strony jest taki fajny pod względem sensorycznym. I to jest ćwiczenie precyzyjne. Tutaj też były dwa paluszki i tu było kropeczka po kropeczce się to robiło. Ja tak często pracowałam z dzieciakami, kiedy miałam w grupie dziewczynkę niewidomą i na przykład jak dzieci kolorowały słoneczko, to najpierw prosiłam jakieś dziecko, żeby mi jedno słoneczko tak w ten sposób przedziurkowało. Nawet nie trzeba mieć szpilki, bo można też to robić takim cienkim długopisem. Czyli po prostu robić dziurki. I dziewczynka niewidoma mogła kolorować, bo czuła dzięki tym dziureczkom, gdzie nie może wyjeżdżać. Jeśli
boicie się dać dziecku szpilkę, to właśnie możecie to robić długopisem albo może wykałaczką, chociaż to będzie zbyt trudne, żeby przebić się przez papier wykałaczką. Ja przy pracy indywidualnej nie mam problemu z tym, żeby dziecko posługiwało się szpilkami, nawet 5-letnie. Ale to już zależy od dzieci. Są różne gry i zabawki, no to myślę, że wy wiecie. Są klocki Pixit, na które ja się już po prostu od dawna nakręcam i ciągle mi szkoda pieniędzy, bo są drogie. To są takie małe, silikonowe, wyglądają jak płaskie klocki Lego, tylko silikonowe i to wygląda jak piksele. A chcę je kupić dlatego, że wiadomo, mój podopieczny lubi takie rysunki, więc fajnie by sobie tutaj robił. To są też takie koraliki, które się układa na takie podstawki, a później się je prasuje. Te prasowanki, no to mega precyzja ruchów. W Pepco są teraz takie mozaiki, które wyglądają, no że cały rysunek stworzony jest z takich małych kwadracików i do tego macie te kwadraciki w formie takich naklejek i przyklejacie w odpowiednie miejsca i to się robi taka piękna mozaika i to też precyzja ruchu, super. Bierki, świetna będzie, gra Yanga czy tam Jenga. Ja mam coś takiego ściuklandu, bo naprawdę mega dużo rzeczy. Ja mam bardzo dużo rzeczy do terapii ręki ściuklandu, ale już nie chciałam się tutaj powtarzać, bo już wiele razy je pokazywałam. Ale między innymi takie ćwiczenie. Tak, i tutaj nakłuwamy te pajacyki. Hop. I to jest na precyzję ruchu, to jest na taki delikatny ruch, na cierpliwość i w ogóle to ćwiczenie grupowe, więc oczywiście cenię umiejętności społecznych przy okazji. Ale dla dzieci, które sobie z tym poradzą, bo jeśli dziecko ma ciężką, toporną rękę i ma trudności z kontrolą siły nacisku, to sobie z tym nie poradzi. Czyli na przykład, jeśli wasze dziecko bierze pastę do zębów, wyciska całą naraz, to ono sobie nie poradzi z tym ćwiczeniem, więc nie dawajmy zbyt trudnych ćwiczeń. Już naprawdę czasem lepiej zdać łatwiejsze ćwiczenie do tego, że przynajmniej dziecko wykona je samodzielnie, niż żeby dać za trudne i żeby dziecko zdenerwować. Co my tu jeszcze mamy? I ćwiczenia na izolację palców i będziemy kończyć. Czyli chodzi o to, że też żadnemu dziecku nie zaszkodzi. Chodzi o to, żeby dziecko wiedziało, że ma tu 5 paluszków, że ma tu 5 paluszków. I to można robić w różny sposób. Czyli można właśnie my z tą pachnącą pucholiną i najpierw, zanurzamy kciuka, bo ja od razu uczę dzieci nas, nie? Palców. A teraz wskazując. I dziecko czuje, że tu są oddzielne paluszki. Mogę wyciągnąć tą pucholinę i mogę nałożyć na ten jeden paluszek, tak? Mogę dziewczynkom robić paznokcie z plasteliny, to też będzie czucie. Rysuję dziecku cokolwiek na tablicy dwusieralnej, to się nie starło jeszcze, ale na przykład czerwonym, tak? I tak, teraz małym paluszkiem. I po raz kolejny, jak będę coś narysuję, teraz dużym paluszkiem, wskazującym paluszkiem i dziecko czuje, że ma 5 paluszków. To jest też granie na właśnie na czymkolwiek, na blacie nawet w solika, nie? Gramy dużymi z kciukami. A teraz palcem wskazującym. A teraz serdecznym. No, ciężko jest serdecznym, nie? Jeśli dziecko koloruje palcami, to właśnie możemy pomalować jeden paluszek. To teraz malujemy drzewa, tak? I drzewa malujemy tym. To teraz uwaga, bo maluję Ci na brązowo, to teraz 5 drzewa, tak? Czyli dziecko musi trzymać ten zielony, żeby tutaj nie pobrudzić, ale maluję kciukiem. Nie będę Wam pokazywała wszystkich pomocy terapeutycznych, jakie mam, chyba że będziecie kiedyś chciały, to Wam pokażę, bo jest bardzo dużo. Kupujcie różne rodzaje klocków, bo klocki są fajne, od tych największych do tych najmniejszych, od Lego zwykłych, bo to są chyba najmniejsze, po te takie wielkie, jakie ja mam. Takie wielkie, bo można je budować do góry, tak? I to tylko nie motoryka mała, ale motoryka duża. Jeśli chodzi o samą obsługę, to już nie będę mówiła, bo po prostu Wam to już powiedziałam. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć o nakładkach. Ja mam bardzo dużo nakładek, też nie będę Wam pokazać, bo Wy wiecie, jak nakładki wyglądają. Ja nakładek nie lubię. Dlaczego ja nakładek nie lubię? Dlatego, że nawet jeśli moje dziecko nauczy się układać palce na nakładce, to będzie je układało tylko i wyłącznie na nakładce, tak? Czyli jeśli będzie pisało, to będzie pisało w sposób prawidłowy, prawda? Ale jeśli będzie kolorowało, no to kredkę złapie już w sposób nieprawidłowy, więc mamy takie pytanie, czy na wszystkich kredkach, na wszystkich flamastrach zastosować nakładkę, czy po prostu te wszystkie kredki zabrać i niech tylko rysuje? Dlatego ja nie jestem za nakładkami.
Żadne dziecko, z którym pracowałam, na nakładkach się jakoś nie wyuczyło. Moje koleżanki mówią, że stosowały nakładki i ze sukcesem, ale to były dzieci pełnosprawne, którym można było wyjaśnić, dlaczego tu nakładkę ma, że tak paluszki trzymaj, że tu ci pokazuję, tak trzymaj. Po prostu lepsza jest profilaktyka, więc jeśli to wszystko, o czym mówiłam, będziecie robić już od maleńkiego, jeśli będziecie ćwiczyć całe ciało, nie tylko rękę, ale całe ciało, plus paluszki palce, paluszki i rączki, to myślę, że nie będzie potrzeby stosowania takich nakładek. Jeśli ja już miałam wybierać, no to wybrałam taką nakładkę, która sprawiała, że dziecko tu trzymało w sposób trójpunktowy, a tu miało taką wypustkę do trzymania i to była dla mnie no takie mniejsze zło. Natomiast te wszystkie takie dziwne nakładki z jakąś gumką albo takie, które się wkłada tu palec, długopis pomiędzy palec wskazujący, środkowy, to w ogóle masakra. Te malutkie takie, które się tutaj wkłada, są mega niewygodne, więc najlepsza będzie po prostu profilaktyka. Jak będą pytania, to piszcie, ja już muszę się rozłączać, bo po prostu nie daj mi spokoju. Do zobaczenia, mam nadzieję, że nie było nudno i że były potrzebne rzeczy, przynajmniej kilka. Do zobaczenia.